i koniec wakacji i śpiewamy od nowa. Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, szóstki i piątki i jedynki nieraz. ITD, ITP, ITD, ITP, ITD, ITD, ITP. I chodzę do szkoły. Rok szkolny 2013-14 uważam za rozpoczęty. Zegar już odlicza czas do przyszłych wakacji, ale na razie witamy szkołę. W sztumskiej podstawówce burmistrz Leszek Tabor szczególnie gorąco powitał pierwszoklasistów. Ten rok to, jak każdy 1 września, najważniejszy jest dla naszych maluchów, pierwszoklasistów. Już złożyli ślubowanie, stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły numer 2, ale chciałbym też podziękować rodzicom, którzy swoje 6-letnie pociechy wysłały do szkoły. Jest to naprawdę bardzo mądra, też i odważna decyzja. A tak, nowy rok szkolny przywitano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 4 w Malborku. Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła. W nowym stawie uroczystości rozpoczęto mszą świętą. W zespole szkolno-przedszkolnym uczniów i gości przywitał dyrektor wraz z burmistrzem Jerzym Szałachem. Bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na rozpoczęcie roku szkolnego, w szczególności rodziców ze swoimi pociechami, ponieważ dzisiaj tak możemy mówić w tym budynku, gdzie uczą się dzieci 0, 1, 2, 3 klasy, a więc to są wasze jeszcze pociechy, bardzo miłe i bliskie waszemu sercu. Witam również wszystkie klasy pierwsze, brawa. Klasy drugie i proszę państwa klasy trzecie, czyli mamy tylko jeden etap edukacyjny, czyli oddziały zerowe i pierwszą, drugą, trzecią klasę. W malborskiej dziewiątce uczniowie także wypoczęci i gotowi na nowe wyzwania. Nie oddychać. Przypomnę jeszcze z takich ważniejszych informacji, że w szkole można pobierać i składać wnioski o dopłatę do podręczników. Mogą to zrobić rodzice uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich oraz piątych. Najbardziej gorąco witam tych naszych najmłodszych uczniów, uczniów klas pierwszych. W tym roku właśnie zaczyna 80 prawie osób naukę w klasach pierwszych. Uczniów zapytaliśmy, czy chętnie wracają do szkoły. Chce się wracać do szkoły? Ale tam nie da
Mi się chce, bo tak to w domu nie ma gdzie wyjeżdżać. A do której klasy teraz panowie idą? Trzeciej. To powodzenia życzę. Jak panowie wakacje minęły? Dobrze. Cieszycie się, że do szkoły wracacie? Nie. A gdzieś byliście na wakacjach? Ja byłem w Niemczech. Jak ja było? Byłem w Opolu. Fajnie było. Ale jest dużo siły, żeby iść to na nowy rok szkolny? Tak. A do której klasy idziecie? Z jednej strony tak, a z drugiej nie. Bo mogę się spotkać z przyjaciółmi i kolegami z klasy, a nie, bo ciężko jest się uczyć w takiej trudnej klasie teraz, w szóstej. Więcej czasu spędziłam w domu, ale najważniejsze jest to, żeby być z rodziną. No tak pół na pół, no mogę się spotkać z koleżankami z klasy i w ogóle, no cieszę się z tego powodu, a tak to, no tak jak koleżanka powiedziała, ciężko też się uczyć trochę w tej szóstej klasie, bo na koniec ten trudny sprawdzian i w ogóle. Wakacje jak wakacje, nie? Co roku to samo. Jakieś imprezy, nie imprezy. No i szkoła się zaczęła niestety. Chętnie powracacie do szkoły? Nie. Nie chciałbyś trochę na wakacjach jeszcze posiedzieć? Chętnie do szkoły idziesz? Tak. Czy na wakacjach nie chciałabyś jeszcze trochę posiedzieć? Chciałabym. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.